szeroko rozumiana muzyka Bieszczadów nabiera coraz większej popularności. Właśnie w ramach promowania tej muzyki ludowej, tradycyjnej, zorganizowaliśmy kurs Muzyka Bieszczadów, Muzyka Pasterska i Muzyka Taneczna. To wszystko odbyło się dzięki uprzejmości i pomysłowi Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, dzięki któremu zrealizowaliśmy warsztaty. W ramach projektu odbyły się 32-godzinne warsztaty muzyki bojkowskiej. Zajęcia odbywały się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Osławiany, który szczególnie właśnie był zainteresowany tego typu folklorem, muzyką, ponieważ od wielu lat zespół działa i styka się z muzyką bojków. W repertuarze staramy się nawiązywać do tej muzyki. W ramach zajęć rozmawialiśmy o tradycji muzyki pasterskiej, bojków. Rozmawialiśmy o melodyce tej muzyki. Rozmawialiśmy o tym, jak bojkowie kultywowali tradycje swoich przodków. Jeżeli chodzi o taniec i śpiew bojków, dotyczy on głównie obrzędów. Są to tańce głównie obrzędowe, weselne, czy związane na przykład ze świętami Bożego Narodzenia. Tym bardziej interesowały nas te zwyczaje, warsztaty, które mieliśmy możliwość przeprowadzić. Na pewno zaowocują dla nas w przyszłości. Będziemy na pewno poszukiwać tych melodii bieszczadzkich, melodii bojków, melodii zapomnianych, które należałoby odtwarzać i przekazywać następnym pokoleniom. Na pewno były to bardzo wartościowe spotkania, podczas których rozmawialiśmy i omawialiśmy poszczególne elementy tańców, czuliśmy się pieśni. Wszystkie te elementy w naszym przypadku są stylizowane, żeby uatrakcyjnić przekaz dla widza, natomiast staramy się wykorzystywać jak najbardziej elementy tradycyjne, kroki, ruchy, figury, to, co kiedyś było częścią szeroko pojętej kultury bojków.